Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No Joe Beijing Biden ostatnio stwierdził, że na poziomie państwowym musi być tak, że czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No Biden proponuje właśnie, żeby stawka minimalna w Ameryce była na poziomie $15 na godzinę. No i tłumaczy, że to w zasadzie wyrwie wielu ludzi z biedy, z pracujących ludzi z biedy, z tego poziomu biedy. No biznesy oczywiście i ekonomiści, no i normalni mówią, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, no bo jak się zastanowić, to nie jest to największe rozwiązanie. Ludzie liczą, patrzą, co dzisiaj zarabiają, patrzą, co płacą za czynsz, za produkty spożywcze, za benzynę, no za wszystko naokoło i sobie wyobrażają, że w ich wypadku, jeżeli będą zarabiać tyle a tyle, no to będzie lepiej, bo im starczy na dużo więcej. No problem jest taki, że ten sklep na rogu będzie obciążał więcej, benzyna będzie kosztowała więcej, czynsz będzie kosztował więcej, szef, brygadzista, kierownik czy dyrektor będzie zarabiał więcej. Także to się wszystko po prostu przesunie i jest jakaś taka iluzja, że nic się nie zmieni poza tą zmianą ich pensji. Teraz oficjalnie stawka federalna to jest $7,5 na godzinę, czyli to jest 15 tysięcy na rok, z czego w zasadzie się nie płaci podatków, bo 12 tysięcy to jest kwota wolna od podatku, czyli 15 tysięcy ta stawka minimalna, no to jest 20% powyżej stawki, poniżej podatków czy odpisów od podatków. Także no, jest to źle i nie jest źle, tak? No bo jeżeli dwie osoby pracują, no to powiedzmy mają 30 parę tysięcy. No i jeżeli mieszkają, nie mieszkają na wybrzeżu, no bo problem jest taki, że wybrzeże, czyli tu od Atlantyku, Maine, Massachusetts, Rhode Island, Vermont, Connecticut, New York, New Jersey, no to oni mają stawki stanowe. Na dzień dzisiejszy mają stawki stanowe minimalne $13, $14, $15. Washington, State Washington, czyli jak patrzycie na mapę, no to jak tu jest Atlantyk, tu jest Nowy Jork, Washington, to tutaj jest od Pacyfiku, to pod Kanadą to jest właśnie State Washington, poniżej jest troszeczkę Oregon, no to State Washington, Oregon, Kalifornia, Arizona, od tej strony Colorado, no to ich stanowe stawki są $13, $14, $15 na dzień dzisiejszy, no ale tam jest też dużo drożej. Domy są droższe, czynsze są droższe. Środek Ameryki, Kentucky, Tennessee, Północna Karolina, Georgia, Louisiana, Oklahoma, no Utah, no to te rejony, no to tam jest ciągle $7,5. No i Biden mówi, że podwojenie tego to właśnie pozwoli taka praca z płacą stawki minimalnej pozwoli na utrzymanie rodziny czteroosobowej. No i tutaj tu się zaczyna ten problem, tak? No bo jednak stawka minimalna to nie jest po to, żeby ojciec rodziny utrzymywał żonę i dwoje dzieci. Stawka minimalna to jest po to, żeby szczyl ze szkoły średniej, no musi mieć powyżej 16 lat, żeby powiedzmy pakować rzeczy w sklepie. No i on sobie 2, 3, 4 godziny popracuje. Emeryt, który już chce sobie dorobić, no to też sobie będzie pakował powiedzmy w sklepie. I to są te stawki minimalne dla tych ludzi. Jeżeli się proponuje większe pieniądze, no to ci ludzie będą tracili robotę. I to jest właśnie ten problem, że niewykwalifikowani
Jeżeli to już to jest w desperacji, ludzie idą tam i pracują. No wiadomo, że później jak ktoś jest brygadzistą czy kierownikiem, no to musi zarabiać 1,5 razy więcej, 2 razy więcej i tak dalej, i tak dalej. To muszą być proporcje. Taki kretyn w Ameryce prowadził firmę i on powiedział, że stawka roczna minimalna to będzie dla wszystkich 45 tysięcy. No jak dał sprzątaczom, dozorcom i wszystkim na około 45 tysięcy, no to ludzie po prostu porezygnowali, no bo zarabiali 45 tysięcy, robili jakieś programowania, papiery, nie papiery i tak dalej. Także to jest no utopia, jest to utopia. Napiję się wody dzisiaj bez rzucenia. Wczoraj zauważyliście, że rzuciłem, nie przerywałem nagrywania, no ale tak już się dzieje. Dużo tych pracowników, pracodawców w zasadzie, no w czasie pandemii jakoś im się udaje, tak? Te wielkie sklepy, te malutkie sklepy, no to niestety dostały w tyłek. Te sklepy rodzinne, sklepy, sklepiki, zakłady, zakładziki, to dostały bardzo w tyłek. Jest taki doradca Bidena, Bharat Ramamurti. No chyba musieli go na całym świecie szukać, żeby znaleźć na doradcę ekonomicznego. No i właśnie on powiedział, że ta kompensacja, że te wynagrodzenie dla tych ludzi, szczególnie tam w sklepach i w tych miejscach, gdzie pomagali w czasie pandemii, jest bardzo ważne. W Kalifornii taka sytuacja teraz była, że urzędnicy i politycy w jednym z miast kalifornijskich doszli do wniosku, że sklepy muszą podnieść o $4 na godzinę pensję ludziom. W takiej dzielnicy dosyć zapiziałej, no można powiedzieć ekonomicznie słabiutkiej. No i dwa sklepy powiedziały, że po prostu się zamykają. No, politycy, urzędnicy komunistyczni mówią biznesowi, co mają robić. I to jest również ta stawka minimalna. No stawka minimalna, trzeba popatrzeć na to, że to jest niewykształceni ludzie i są ludzie, którzy nic innego nie znajdą, tak? Jeżeli się podniesie pensję na pozycję taką, gdzie nikt inny nie chciał pracować, no tak będzie większe pieniądze, to będzie dużo więcej ludzi chciało pracować. I ci, którzy nie mieli szansy na pracę, oni już szansy nie będą mieli. No i właśnie to jest ten problem, że przeciwnicy tych propozycji, no to właśnie mówią, że są straty. Teraz w czasie pandemii 4 miliony ludzi straciło pracę. Gdzie oni stracili pracę? No badania pokazują, że 40% pracowników, którzy mieli stawkę minimalną w 2019 roku, no to pracowali w hotelach, w restauracjach, tego rodzaju biznesach. W sklepach 23% ludzi pracowało za stawki minimalne. No i również pracowali w szpitalnictwie, w służbie zdrowia, no ale to właśnie to są te pozycje. Ludzie, którzy sprzątają, ludzie, którzy czyszczą, no te podstawowe takie niewykwalifikowane roboty, no to reprezentowali 14%. Ta polityka, no to jest makabryczna pomyłka z punktu widzenia ludzi normalnych. Nikt nie zabrania ludziom, żeby zarabiali więcej, no ale to jednak trzeba pamiętać, że trzeba się wykształcić, żeby być brygadzistą, żeby być kierownikiem, żeby skończyć powiedzmy te 8 klas szkoły, 12 klas szkoły, żeby iść zdobyć jakieś następne 2 lata czy 4 lata studiów. No ale to te powyżej tam 12 lat wykształcenia, no to ich już nie dotyczy.
te stawki minimalne, no to są dla ludzi, którzy mają 8 klas, 9 klas, nieskończoną szkołę średnią i tak dalej, i tak dalej. I teraz komuniści proponują, że to ma być ojciec dwójka dzieci plus żony i ma utrzymać 4 osoby. No to naprawdę to jest ekonomicznie idiotyzm. To jest ekonomicznie idiotyzm. Wszyscy ci, którzy do tej pory pracowali, no to stracą pracę. Taka rada budżetu przy Białym Domu w 2019 roku, no to właśnie pokazywała, były badania, że podniesienie tej federalnej stawki minimalnej do $15 spowoduje to, nawet w 2025 roku, że 1,5 miliona ludzi straci pracę. 1,5 miliona ludzi straci pracę. Ale co się dzieje? No dzieje się to, że pozostałe, powiedzmy, 27 milionów ludzi będzie zarabiało więcej. No i 1,5 miliona ludzi właśnie wyjdzie z tej biedy. No, ale jeżeli 27 milionów ludzi będzie zarabiało więcej, 1,5 miliona też będzie zarabiało więcej i wyjdzie z tej biedy, ale 1,3 miliona czy 1,5 miliona ludzi nie będzie pracowało, no czy to w tym balansie 30 milionów na 1,5 miliona, którzy, powiedzmy, tracą pracę, no to jest duża cena, tak? To jest duża cena. Ekonomiści komunistyczni, ekonomia socjalistyczna właśnie powie, że tego 1,5 miliona nie powinno się okazać. No ale się okazuje, że jeżeli pracodawca ma 5 ludzi, czy tam 10 ludzi i musi podnieść płacę o 10% czy 15%, no to z jego punktu widzenia on musi wziąć w takiej restauracji, obciążać więcej za te kotlety, za te obiady przede wszystkim, a poza tym, no bo jeżeli podniesie stawkę dla 10 osób o 20-30%, no to można sobie to przeliczyć, tak? To on musi jakoś podwyższyć cenę, to raz. To ludzie mniej zaczną przychodzić do tych restauracji. Będzie musiał kogoś zwolnić. To jeżeli miał 10 pracowników, to jednego czy dwóch musi zwolnić. To jest kompletna bzdura. Wracając do restauracji w Ameryce, to jest takie ciekawe, że ludzie, jak przyjeżdżają do Ameryki, no to się dziwią tym napiwkom, że się idzie do restauracji, no i jest rachunek, no i większość Amerykanów daje 15%, bo stawka minimalna, powiedzmy, płacona przez właściciela restauracji, to jest tam $2, tak, $2. No tyle tylko trzeba pamiętać, że jeżeli przyjdą 2 osoby na obiad, powiedzmy, i zamówią 2 dania plus może deser, może piwo, coś takiego, no to jest 40, 50, $60. No to jeżeli jest $40, $50, powiedzmy $50, no to 15% to jest $7,5 dla tej kelnerki, bezpośrednio do jej kieszeni, $7,5. Jeżeli para siedzi godzinę, a kelnerka obsłuży 3 stoliki, a obsłuży więcej, no to ona ma, to ona ile ma, no sobie obliczy, $22-23 na godzinę z tych 3 stolików. No oczywiście, że są godziny, kiedy ma 1 stolik, ale są godziny, kiedy ma 4 stoliki, tak? Także, że komuniści mówią, że kelnerzy nie mogą mieć $2 na godzinę, no ale to nie jest prawda. Ludzie powiedzmy dają 20%, dają 30%, ile tam uważają. Następny ekonomia komunistyczna w restauracjach, to jest, ludzie mówią, że to się nie, dzisiaj to już nie powinno być 15% napiwku, to powinno być 20%, bo jest wszystko droższe, no ale kretyni znowu nie myślą, że 10 lat temu, czy 20 lat temu para szła do restauracji i ich rachunek był, powiedzmy, $20, no to dawali napiwku $3, teraz jest, powiedzmy, obiad $50, to dają to samo 15%, czyli $7,50, no ale ten kelner kiedyś
za sześć obsłużonych stolików mógł sobie kupić ten sam obiad i dzisiaj za sześć obsłużonych stolików może sobie zjeść ten sam obiad. I to kretyni ekonomiczni właśnie w ogóle nie patrzą na proporcje, tak? No bo nie jest ważne, ile kosztuje coś tam. Ważne jest, ile można kupić za godzinę. Także, że 40-50 lat temu to ludzie, nawet powiedzmy domy, ludzie, którzy zarabiali dolara na godzinę, no to dolara na godzinę to mniej więcej było tak, dolar na godzinę, no to jest 2000 dolarów rocznie, no bez 52 tygodnie razy 40 godzin, no to jest 2080 godzin. To jeżeli zarabiał 2000 dolarów rocznie, to pracował 6 lat, czyli średnio dom mógł kupić za 12 tysięcy dolarów dom. No jeżeli był powiedzmy obsługiwał tokarkę czy coś tam robił, no to były pewne dzielnice, gdzie za 5-6 lat nie płacąc podatków, nie jedząc, nie pijąc i tak dalej. No ale takie bezpośrednio przełożenie. No oczywiście po podatkach, po jedzeniu, po odkładaniu i tak dalej, no to było więcej. No ale to były jakieś proporcje, także, że na to trzeba patrzeć. Dzisiaj też można popatrzeć. Dzisiaj jest jeszcze gorzej z domami, no bo ludzie, średnia pensja amerykańska, to na średni cenę domu trzeba pracować teraz około 7-8 lat. Kiedyś to trzeba było pracować 5-6 lat, także to się przesuwa. No i ludzie tracą, będą ludzie tracili pracę. Ekonomiści mówią, że są podzieleni. Część mówi, że w ogóle to nie ma wpływu, no ale jest wpływ, jest dramatyczny wpływ. Dużo stanów, właśnie Kalifornia, ta socjalistyczna, Massachusetts, Michigan, Ohio, no to Pensylwania, no oni pchają tego rodzaju rewolucje. Czy to jest dobre? No komuniści, Obama, Biden, oni pchają budżetówkę, tak? Cała Ameryka, cała budżetówka, wszyscy ci, co pracują na za podatki amerykańskie, związki zawodowe. No związki zawodowe w Ameryce są w rządzie państwowym. Nauczyciele, związki są bardzo silne. No i teraz właśnie też używają tej pensji, żeby mieć poparcie do kongresu. No to jest to, co jest. Tyle tylko, że nie jest to dla ich korzyści. To nie jest dla ich korzyści. Lewactwo też mówi, że jeżeli stawka minimalna będzie podniesiona, no to wydatki na zasiłki, na pomoc społeczną zmniejszy się około od 15 miliardów do 30 miliardów dolarów. No jest to z założenia fałszywe, bo nigdy wydatki się nie zmniejszają, no bo urzędnikom zależy na tym, żeby jak najwięcej wydawać, no bo czym więcej dadzą, tym więcej ludzie są wdzięczni, całują w mankiet, no i głosują na tych, którzy rozdają. Nie ma tego poparcia na wolność biznesu. To już nie ma szacunku do pracy. To wszystko się zmieniło. Praca uciekła do Chin. Chiny rolują jak tylko mogą cały świat, włącznie z Ameryką. Także stawka minimalna, no dosyć prosta dla wielu ludzi. Na dzień dzisiejszy komuniści mówią, że to jest stawka do porządnego życia. Zawsze stawka minimalna była dla tych, którzy byli zdesperowani, a cała reszta musiała zrobić wszystko, żeby wykształcić się, czy wyciągnąć na lepszą pozycję. Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej.
nie subskrybujesz, serdecznie zapraszam. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzyndzynie o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla konserwatystów, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Dziękuję, że głosujecie na konserwatystów. Przekaz dla socjalistów. Widzicie, co Biden robi? Doprowadza Amerykę do fałszywego komunizmu. Ekonomia socjalistyczna nigdy nie wytrzyma. Zdrowia dla normalnych.